Siemano widzowie, z tej strony Filo, a to 39, nie, to już chyba 40 odcinek, wow, się zagalopowałem. 40 odcinek z gry Wiedźmin 1. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od wizyty u pana Sołtysa w związku z zabiciem pewnego stworka. Macie... Ludzie powiadają, że nad brzegiem jeziora pojawia się... Mówią też... Nagroda jakaś zna... Zabiłem ryboluda. O. O najwyższy, co to jest? Bierzcie Bywa. No i mamy 800 orenów na dobry początek, także bardzo fajnie. Tam w poprzednim odcinku go chyba ubiliśmy, jakbyście nie wiedzieli, co to za monstrum. Chciałem się w tym odcinku udać do krypt, które tutaj są. Po pierwsze w celu zdobycia tej zbroi albo jej elementów w zasadzie, bo chyba tylko elementy się ostały. Jedna krypta znajduje się na polach, tam gdzie były skrzaty, te nieprzyjazne, co im zabieraliśmy u Przążkota. I właśnie możemy się do tej krypty udać i ją doszczętnie przeszukać i przy okazji wykonać zlecenie na Alpy, bo teraz już posiadamy o nich wystarczająco dużo informacji. Swoją drogę w sumie mogę jeszcze wstąpić do Juliana i sprzedać mu książki, bo niestety od pustelnika można tylko kupować, ale nic mu nie można z tych książek sprzedać. I w takiej sytuacji też możemy pogadać z Julianem o tym zleceniu. Skoro już tu jesteśmy. Odebrałem Berengarowi zlecenie. Postanowiłem zająć się problemem. Tak, mamy tu poważny problem. Podwodne miasto jest źródłem bogactw zapewniającym wiosce dobrobyt. Jakiś czas temu zginęło kilku poławiaczy. Znaleźliśmy tylko dryfującą łódź. To, co było w środku... Rzeźnia, Wiedźminie. Ktoś porąbał ich na drobne kawałki. Później okazało się, że Wodjanoj czczą potwora, który łaknie ludzkiej krwi. Składają mu krwawe ofiary na wysepce. Gdyby udało ci się usunąć to monstrum... Próbowaliście rozmawiać z Wodjanoj? To bezcelowe. Nie rozumieją naszej mowy. Poza tym podwodne ruiny to ludzkie miasto i mamy do niego prawo. Zabij Dagona, tak nazywa się ten potwór, a zdobędziesz wdzięczność mieszkańców wioski i jeden z diamentów mojego dziadunia. Jeszcze się nad tym zastanowię. Okej, okay, czekajcie, odpowiedziałem tak dlatego, że nie wiem, czy tutaj nie polega to na tym, że musimy obrać stronę. Powiem z Julianem i kapłanem Wodjanoj, no. Także wysłuchamy też jeszcze kapłana Wodjanoj później. I bo nie chcę też, żeby się okazało, że jakąś stronę konfliktu obrałem. Wiecie, lepiej się zapoznać dokładnie ze sprawą z obydwu stron, przebadać grunt, dowiedzieć się, co w trawie piszczy i wtedy dopiero zająć się tym. W ogóle tutaj mamy jakiś ten, tylko pozostałości ruin. Okej. Okay. I ten zawalony most. No ale to z nim to nic nie zrobimy. Możemy co najwyżej zobaczyć, czy udało się temu murarzowi z nim rozprawić. Dobra, jesteśmy w krypcie. Standardowo cmentarz nas na początku wita. Pły Alpa, o proszę, to też dla dentysty w sumie. Coś pozbieramy, a tylko miejsca nie mam. Dobra, mamy zlecenie na Alpy zrobione. Ale jeszcze musimy przeszukać doszczętnie te krypty. Dobra, jedną część krypty mamy już wyczyszczoną doszczętnie i niestety nic nie znaleźliśmy poza rzeczami ze szczątek. Ale jeszcze tutaj pójdziemy, bo tam był jakiś właśnie krąg tutaj po lewo, jak ostatnio się przechadzaliśmy. O właśnie. I ten krąg dał nam błogosławieństwo ziemi, czyli znak Quen. O co. Akurat z niego nie korzystamy. Powoli zastanawiam czasem, czemu tutaj znajdujemy te szczątki ludzi, w sensie nie dlatego, nie czemu umarli, bo wiadomo dlaczego, tylko co ich podkusiło, żeby wchodzić w ogóle do tej krypty. To nie wiem, czy to po prostu ich nie dopadła depresja i chcieli się zabić, czy o co chodzi, ale innego wytłumaczenia na to nie mam, bo tu naprawdę nie ma zbytnio sensu się zapuszczać. Kufer. A, to jest spodnia, to nic. Oj, mamy tego Garkeina jakiegoś. Jest na pewno znacznie wytrzymalszy od swoich kolegów.
No ale to go i tak nie uchroni przed śmiercią. Za nieco z niego pozyskamy, bo chyba już powinienem mieć o nim informację. Tak liczę przynajmniej złudnie. Jest. Ślina. Mamy jego ślinę, to sobie wezmę na wszelki wypadek. Dobra, no przeszliśmy te kryptę wzdłuż i wszerz i nic niestety w niej się nie znalazło. Mamy chociaż te kły Alpa po prostu na zlecenie, a poza tym no to nic tutaj nie ma. Nie czekajcie! To jest ściana do rozwalenia, dobra, Ureus w ogóle, wow. Dobra, dobrze, że sprawdziłem na wszelki wypadek, czy na pewno wszystko przeszukałem. Bo tu jednak jest jeszcze jakaś część krypty. I jak jest tutaj taki przeciwnik, to może coś tutaj jednak będzie. Okej. I to jest chyba w ogóle jakieś zlecenie. Bo to jest głowa cmentara, z niego dostajemy. Aha, i to dla sołtysa jest, dobra. Czaję. I może w tym kufrze coś ich będzie. No. Miał i pieniądze. Bardziej liczę na jakąś część zbroi kolejną, ale dobra. Może po prostu ta zbroja jest jedyna na ogólnie jakąś lokację, jak w jakiejś jesteśmy, czy coś. No bo to też dziwne, jakby cała zbroja, wszystkie części tej legendarnej zbroi znajdowały się na dobrą sprawę w jednym miejscu. No ale warto było sprawdzić i chociaż mamy i zlecenie na Alpy, i zlecenie na cmentara zaliczone. Co oznacza, że jesteśmy ciul bogaci. Więc będzie można się udać w sumie do Kowala i zakupić u niego wszystkie runy, jakie ma. I zobaczyć, czy nam się już coś z nich będzie łączyło, czy jeszcze będziemy musieli trochę ich pozbierać. Oj, doskonale, bo cmentar jest do sołtysa i te Alpy też były dla sołtysa, więc fajnie się nam to zgrało. Dziwi mnie w sumie tylko to... Twoja reputacja cię... Mianowicie? 5 groźnych potworów leży trupem. Chwalebny to czyn i zasługuje na nagrodę. Weź ten kamień runiczny. No to nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Przychodzę w... A, prawda. 5 zębów Alpa. Tak stało w ogłoszeniu. Ależ one paskudnie wyglądają. Okej. Nie wiem, o co chodzi z... tym, że słowa mnie wyprzedzaj, kogo tam mówiłem, że mi to zaliczyło, ale dobra, mamy kolejny poziom i mamy jakąś runę Perun. Czasowo wypełnia ostrze, a no ja właśnie to czasowo mnie nie interesuje, ja chcę zrobić jakiś stały, kolejny dobry miecz. Jak ten z meteorytowej stali, co teraz mam. Macie tutaj... Ludzie powiadają, że nagroda jak przyniosła. O, i mamy cmentara. Zabiłem cmentara. Chyba już nie chcę oglądać. Git, mamy załatwione. No i tam coś tam mówiłem wcześniej, że dziwi mnie jedna rzecz, a mianowicie taka, że nic mu nie mówimy o tym, że jego córki umarły. Że nie mamy w ogóle takiej możliwości. Znaczy, w sumie to dobrze, bo by możliwe, że nas nie chciał znać z jakiegoś powodu. Po prostu by się wkurzył czy coś. Ale no ciekawi mnie to po prostu, że jakby poinformowaliśmy Juliana, znaczy wiadomo, no to był przyszły mąż, więc wiadomo, to też powinien zostać poinformowany, ale ojciec chyba też powinien zostać zawiadomiony, że jego, no, wszystkie córki w czym? Zostały południcami. Z żona Kowala, o, to z nią nie rozmawialiśmy. Dzień dobry, panie. Witaj. Jestem. Nic dziwnego. Właśnie gotuję tradycyjny temerski bigos. Kapusta, kiełbasa. Nie znajdzie się dla mnie jakieś zajęcie? Jeśli mnie pamięć nie myli, wiedźmin... Potwory tępię, utop... Coś się znajdzie. To jak będzie z tą pracą? Potrzeba mi właśnie kogoś takiego jak ty, Serdeńko. Co się stało? Przedstaw sobie, Serdeńko, że ten stary piernik Sokowa sobie przygruchał. Myśli, że nie słyszę, jak tam w nocy harcują? A ja słuch mam dobry, przedstaw sobie. Rozumiem, że mam się tego sukuba pozbyć. Mam na to stary ludowy sposób, którego nauczyła mnie moja matka. Musisz iść na pola i ukatrupić południce, co się tam szwendają. Każda z nich ma we włosach garść świetlistego pyłu. Przynieś mi 9 garści tego pyłu. Jeszcze kwestia zapłaty. Tak, Serdeńko, wiem, nic za darmo. Mam tu taki zielnik. Przedstaw sobie, są w nim wszystkie zioła znajdujące się w okolicy. Jeśli przyniesiesz mi ten pył, co sukuba odstraszy, ja dam ci księgę.
Dobrze. W takim razie mam... No kurde. Ciekawe. Garść świetlistego pyłu. No trochę ubiliśmy tych, ale nie mam pojęcia, jak on w ogóle wygląda. Jest cienisty pył. No ale dobra, no jakiś ciekawy quest się... A nie, mamy 4 świetliste pyły. No to jeszcze 5 potrzebujemy. To ciekawa sytuacja. O! Hej! Podejdź tu na chwilę, panie. O co chodzi? Przypadkiem usłyszałem, jak rozmawiasz z moją żoną. Mam dla ciebie propozycję. Czyżbyś nie chciał rozstawać się z uroczą demonicą? O, moja żona mocno przesadza z tymi harcami. Wiedźminie, jesteś mężczyzną. Powinieneś zrozumieć, że niewinna rozrywka nie przynosi nikomu szkody. Co proponujesz? Mam pomysł, który sprawi, że i wilk będzie syty, i owca cała. Znam ludowe zaklęcie, które uśpi na jakiś czas sukuba. Żona się uspokoi, zapomni o całej sprawie, a sukuba będzie można potem po cichu obudzić. Czego potrzebujesz? 9 garści cienistego pyłu, który można zdobyć na zjadarkach. Pojawiają się nocami na polach. Są bardzo niebezpieczne. Co oferujesz w zamian? Nie wiem, na czym ci zależy, panie. Mam czerwony meteoryt, którego możesz użyć do ulepszenia swego miecza. A może wolisz pieniądze? Powiedzmy 500 orenów? Z kowalem warto tutaj mieć sztamę. Zgoda, pomogę ci. Tylko ani słów. Udało mi się. Po 100 dzięki, dobry panie. Dobra. Czerwony meteoryt to rzadki metal, który... Czerwony meteoryt czy pieniądze? Czerwony meteoryt... Znaczy ja mam śmiecz z tego czerwonego meteorytu, no ale jak można z nim coś jeszcze więcej robić, to w sumie wezmę. Chciałbym dostać... To rozumiem? Bywaj. Kurde, i przypadkiem do tego wszedłem. To nic, no już pogadamy. Panie... O. Sądząc poza... Ach, to nic takiego. Może ostatnio zarżnął świniaka, to postanowi... Brzmi smakowicie. No bo chudzina z was, to nie dziwota. Przyrządziłam wczoraj żeberka w miodzie pitnym, chrupiący. Z wielką chęcią. Proszę bardzo, niech wam pójdzie na zdrowie. Bywaj. O, no i fajne, fajne. Dostaliśmy wieprzowinkę. To możemy ją sprzedać. Żartuję. Zjemy, żeby nie było... Niepotrzebne nam to, ale zjemy, żeby nie było, że niekulturalnie okradamy tutejszych mieszkańców, natomiast resztę rzeczy sprzedamy piekarzowi, który swoją drogą nas nienawidzi z niewiadomego powodu. Znaczy nienawidzi wiedźminów. Nie wiem czemu, ale no cóż, pewnych rzeczy nie zmienię. I w ogóle z okazji tego, że jesteśmy w takiej lokacji, gdzie jest ta pani jeziora, zacząłem sobie czytać na nowo. Wiedźmina akurat szybko, żeby na czasie być, to konkretnie część Pani Jeziora, czyli tą ostatnią, albo jedną z ostatnich przynajmniej. Uwielbiam wesela. I się w książce dowiedziałem na razie czegoś takiego, że ten król rybak ma jakieś tam głębsze relacje chyba z Panią Jeziora. Możliwe, że są razem, czy coś takiego, nie wiem, coś na tej zasadzie, albo przynajmniej... Pani Jeziora chce mieć go na wyłączność pod pewnymi względami, więc nie wiem, o co tutaj z tym królem chodzi, ale na pewno on nie jest byle jakim rybakiem i ten król przedrostek chyba nie wziął się nie wiadomo dlaczego. To, dlaczego nie mówi, to się akurat nie dowiedziałem. A w sumie to czekajcie, prześpię się do południa, żeby odwiedzić tego syna Kowala i kupić od niego trochę tych run i innych rzeczy, bo kurde, nie wiem, gdzie on się teraz znajduje. Czy mogę pomóc? I tak po omacku bym go szukał. I bardzo ważna sprawa, że ona ma tańszy pokój w ogóle. O 2 oreny. Więc warto do tej karczmarki przychodzić. Dobrze, wow! I mamy pierwszy złoty talent. Zostaliśmy doświadczonym wiedźminem. Także fajnie. I teraz jeszcze srebrne talenciszka. To pójdą w... No zręczność, bo to w walce naprawdę nam bardzo pomoże. A złoty talent pierwszy pójdzie albo w inteligencję, albo w siłę. Inteligencja nam da koszt energii przy rzucaniu, natężenie znaków. Okej, okay, a siła... O! Żywotność plus 20%, to HP nam się by przydało drastycznie takie.
Oj, plus 50 HP z tego. Dobra, no to w siłę, no pójdziemy. Do południa pomedytujemy. Jeszcze można by coś się kuważyć. Gosie, możemy o to spytać? Nie wiem, Alina jakimś cudem weszła w posiadanie dość rzadkiego i potężnego artefaktu. Niestety lusterko nie pomogło. Może straciło swoją moc? Nie wydaje mi się. Jest pewien postęp. Alina już... Może spotkanie z siostrą by pomogło? Z tym jest problem. Celina jest północnicą i pojawia się tylko w nocy. Celina? Czekaj, czuję natchnienie. Te burze włosów każdy zna, na ustach dłoni chwiejny gest. Tak to Alina, to Alina, to Alina jest... Nie, coś mi tu nie pasuje. Celina bardziej by pasowała. Jaskier, skoncentruj się, to poważna sprawa. Na balladę będzie czas później. Lecz czasem, gdy jest noc, Adam wytęża słuch. Tak to Celiny, to Celiny, to Celiny duch. Pięknie, nieprawdaż? Prawdaż. Ludzie mawiają, że sztuka jest jak magia. Skoro masz wenę i nie znamy pewniejszej metody, spróbujemy zatrzymać Alinę do zmierzchu poezją. I zobaczymy, co się stanie, jak spotka siostrę. No. Napisz poemat. No dobra. O czym ma być ten poemat? O śmierci, Jaskier. Alina nie żyje. Jej duch powraca codziennie po południu i krąży po polach. Musi zrozumieć, że jest trupem. No tak, dość niecodzienne zamówienie, ale spróbuję. Jakieś wskazówki? Tak. Nie prowokuj jej, nie żartuj. Jest naprawdę niebezpieczna. Chyba straciłem wenę. Potrzebuję trochę czasu. Zlituj się, Jaskier. Musisz zdążyć przed zmierzchem. Okej. To przypadkiem, żeśmy tego questa ruszyli. Ale niestandardową tutaj metodą, tak? Chociaż szkoda, bo chciałem z panią Jeziora o tym przedyskutować. No nic. To jak to nie wypali, to pójdziemy do pani Jeziora. Jak wypali, no to wypali i tyle. Pójdziemy do syna Kowala. 3000 na to wydaliśmy. Okej. I pójdźmy do Kowala i zobaczmy, co on może nam z tego skombinować, co teraz pozyskaliśmy. O proszę, miecz runiczny. Obrażenia oparte na wybranym stylu i szansa na efekt krytyczny, oślepienie, podpalenie plus 75% i wzrost wrażliwości przeciwnika na srebrno. Srebro. Czyli mamy lepszy miecz srebrny, więc bardzo fajnie. Tutaj mamy miecz z meteorytowej stali, to... To samo trochę, tylko inna wersja trochę i taka mniej chyba interesująca mnie. No to jest ta niebieska stal. Jest ona trochę gorsza. Okej, to który by sobie wziąć? Dobra, to weźmy ten droższy, bo możliwe, że jest lepszy, skoro jest droższy. I mamy w końcu ulepszony miecz srebrny, miecz runiczny. Także fajnie, fajnie. To było warto się obkupić, uważam. I jeszcze w sumie za chwilę jeden raz tu przyjdę. Wezmę sobie wszystkie runy, jakie mam od karczmarza. I zobaczymy, co nam jeszcze w takiej kondygnacji zaproponuje Kowal, żeby nam wykuć. No nic, dobra, pójdźmy do Kowala. I zobaczmy, co jeszcze teraz nam da, bo mamy jakąś giga dobrą chyba runę słońca czy coś tam. Wiem, że chyba z questa jakiegoś się dostaliśmy i że ona jest chyba w ogóle najlepsza. Chyba tego miecza za 3000 nie będę też kupować, bo on nie jest troszkę lepszy w sumie tylko od naszego aktualnego, a nie przypomina zupełnie wiedźmińskiego miecza, tylko on jest jakiś taki inny, wybujały trochę. Okej, i mamy tutaj mega dobry miecz runiczny. Jest to w sumie parę, więc trochę niepotrzebnie ten wykuwaliśmy, no ale nic. I chyba wezmę ten miecz, no, bo on ma powalenie plus 70%, obrażenia plus 30%, wzrost wrażliwości na srebro plus 15%. Ten ma to powalenie precyzyjne, trafienie plus 50%, krytyczne oślepienie plus 20% i obrażenia plus 15%. No, chyba ten mimo wszystko wolę. Także możliwe, że tam zmarnowałem trochę jakąś runę, ale no nic, zdarza się. Uczę się tej gry, powiedzmy. Zapowiada się chudy rok. Straciliśmy 5400 orenów, ale to nie powiedziałbym, złe słowo użyłem. Nie straciliśmy, tylko zainwestowaliśmy w sumie w nasz ekwipunek, żeby lepiej się z tymi potworami uwijać. I w sumie bardzo dobrze, bo
cały czas glataliśmy z tym podstawowym mieczem srebrnym. To trochę przypałek, mamy czwarty akt przecież. Więc się nie dziwię, że czasem się z tymi bestiami męczyłem, jak nie ulepszałem tej części ekwipunku. Starość, nie radość. Sowam sobie resztę tych run i jak rozumiem, te wszystkie kamienie runiczne, jakiś sfajrok, coś tam z tymi piorunami, to one nie służą do ulepszania naszego orężu, a jedynie czasowo nas wspierają, czyli tutejsze, takie te trzy kamienie, co mamy. Więc je sobie zostawię w ekwipunku i będę używał tak samo jak tych miałów diamentowych, czyli rzadko. No ale będą zawsze w pogotowiu, przynajmniej jakby coś się miało dziać. Dobra, to moglibyśmy już z jakimś porządnym questem głównym polecieć. Bo tak, Jaskier jest na polach przy Maliniaku, ale wieczorem mam się z nim tam spotkać. Do wieczora jeszcze chwilę nam zajmie. No nic, to pójdziemy do Wodia Noe Kapłana. Z nim pogadamy. Odnośnie tej całej dramy. Ludzie kontra Wodia Noe, o co chodzi, co tam się podziało takiego. Oj, Wiedźmina Berengara już tu nie... A nie, jest jednak, jest. To właśnie, w sumie może zagadamy do niego, bo coś tam było takiego, że czasem możemy do niego przychodzić. I z nim gadać. Bywa. Aha, no jednak dupa, to chyba muszę dostać po prostu informację, że... A, w sumie mogę zobaczyć, co słychać u Berengara. Co się tutaj dzieje? A nie, jest jeszcze ten kapłan. Dagona. Co jest? Dziewczynko, nie teraz! A ja coś wiem! Serio? Domyślam się, że bardzo chcesz mi powiedzieć. Śmieszny ryboludź wrócił, bo te złe ryboludzie sobie poszły. Zjadły wszystkie ofiary z ołtarza pani. Przebrzydłe paskudy! Mówisz, że kapłan Wodia Noe wrócił? Dobrze, tylko... Tutaj mamy tego kapłana do... Tego na to ogarnięcia. Słuchajcie, jakbym go zestunował po prostu, no, bo co, jak on się będzie leczył, to chwilę nam zajmie, jak go zestunujemy i sobie go jednym hitem pokonamy, no to niewątpliwie przyjemniej się walczy. Dobrze, no to kapłanie. Mamy tutaj ważną sprawę do obgadania. Widziałem ostatnio na brzegu wrogich Wodia Noe. Zbroję, Dagniol, Blomidol, bo oni bryć. Chcący mnie kochać, orurtaż palili. Ja bym musiał uciekać, lecz oni teraz uciekać do woda. Ja znowu strażnik ołtarza. Odebrałem zlecenie Berengarowi. Opowiedz mi więcej o tym konflikcie. Mieszkali mam pod wodą. Głęboka woda. Kochają panią, ale nie wszyscy by kochać. Dużo by było zbłądzonych. Okej, czyli on z Julianem jest po tej samej stronie w ogóle. Rozumiem. Dobra. Moja pójdzie do wioska i przyprowadzi krowa dużo krwi. Dragon wyjdzie, twoja go nie kochać. Dają nagrodę, wspaniała miecz. Mam wykraść krowę czempionkę na przy... Twoja nie kochać krowa, dużo krwi, czempionka na ołtarz. Dagon wyjść z woda. Mam ją zabić na ołtarzu? Ty woleć złożyć człowiek? Straszny ty być. Kurczę, to ja nie wiem, czy tą krowę się mogą na mnie porządnie spochnąć. Nic, chyba wolę rozwiązanie z tą wyspą, żeby tam zabić cosik, bo i tak rozumiem, że nie skaleczymy tego Wodia Noe, a tamtych wyznawców, to monstrum, co jest na wyspie, zabijemy. Odebrał. Tak, mamy tu poważny... Jakiś później próbował... To bez... Zabij Dagona. Tak nazywa się ten potwór. Tak zrobił. Dagon wychodzi z wody, kiedy po ołtarzu płynie krew. A ryboludzie też krwawią. Miałem zabić Dagona. No, ja... To nie takie proste. Geralt? Bywaj. Okej. Tak?
Muszę zabić akolitę w świątyni tego bóstwa na wyspie Rybitw. Okej, dobra. No ta wersja mi odpowiada bardziej, bo nie chcę im tej krowy zabierać, bo później cała wioska będzie przeciwko mnie znowu. Już znam ten scenariusz, ale wyjątkowo tym razem nie chciałbym do niego doprowadzać, jeśli mam w tej kwestii wybór. Chociaż sam fakt, że te siostry nie żyją, może spowodować, że zaraz wszyscy będą po mnie besztać, ale no cóż, na to nic nie poradzę. W końcu mamy coś na wyspie Rybitw. Bo właśnie jakbyśmy, to się, cała ta lokacja polegała na tym, że zabiliśmy raz utopcę i tyle, to ta lokacja by trochę straciła sens, który tam możliwe, że ma. O, i pokazuje się nam ołtarz teraz na ładowaniu tego ekranu. Jestem ciekawy, jak tego akolitę dokładnie na ołtarz zwalić. O, pani jeziora jest tam nawet. O, proszę. Tylko, że widzę, że standardowo będę musiał mieć cenzurę. No, ale na to nic nie poradzę. Z tego co pamiętam, to w książce była trochę inna ta pani. Witaj, Geralt. Wybacz, pani, ale nie przypominam sobie twojego imienia. Bo go nie znasz, ale ja znam ciebie. Z opowiadań. Uprzedzam, że ballady Jaskra są wolną interpretacją wydarzeń. To znaczy stekiem bzdur. Wiem o tym, jednak moje źródło informacji jest pewne. Znam cię z opowiadań przyjaciółki z dalekich stron. Syrenki i Shinaz. Jest jedna ważna rzecz odnośnie pani jeziora. Tak, syrenki? Co cię tak dziwi? Myślisz, że syrenki nie mogą podróżować, czy że nie mają przyjaciół? Co ci opowiadała Shinaz? Jak ustrzegłeś księcia Aglovala przed konfliktem z ludem zamieszkującym zatopione Ys. Dzięki tobie ludzie i Wodiano i Ys tolerują się wzajemnie. To świetnie. Mam nadzieję, że tu też wszystko w porządku. Shinaz mówiła, że jesteś bystry. Zorientujesz się sam. Porozmawiaj z kapłanem Wodiano i człowiekiem o imieniu Julian. Kim jesteś? Panią jeziora. Czy ten rozgadany rybak jest twoim sługą? Sługa to złe określenie. No właśnie. Jestem kobietą, a kobieta potrzebuje mężczyzny. Żeby zdobywał dla niej pożywienie i dbał o bezpieczeństwo, oczywiście. Rozumiem. Kiedyś mej czci i cnoty broniły zastępy rycerzy w lśniących zbrojach. Ale to dawne dzieje. Teraz mam tylko mojego biednego, chorego króla rybaka. I zanim zaczniemy ją wypytywać o te rzeczy, to zapomniałem wam wspomnieć, że w książce pani jeziora miała straszną obsesję na temat całej legendy historii Geralta i Cirilly. I na podstawie tego, jak mi wybierała sobie adeptkę, którą tam brała sobie do tej wieży i coś tam później ją uczyła i tam... Powiedzmy, że adeptka odbywała takie praktyki u niej, albo po prostu się kształciła u niej jakoś dalej i wybierała sobie tą śniączkę, czyli wiecie, no tam czarodziejkę, która śni, tam przewiduje coś tam przyszłość ze śnięcia, czy coś takiego, to wybierała tą adeptkę nie na podstawie jak dobra była i które miejsce zajęła w jakimś tam konkursie czy tam ogólnym teście, tylko wzięła tą, która najlepiej znała legendę właśnie o Ciri Geralcie, o całym tym Wiedźminie, nie? Więc możemy na podstawie tego zrozumieć, że ma niesamowitą obsesję na naszym punkcie. Nie pamiętam jeszcze w książce, jak się skończył ten wątek. Także możliwe, że coś tutaj nie... jeszcze czeka na mnie, jakiś haczyk, ale na pewno warto pamiętać, że może być ona względem nas przesadnie miła. Pani, ponoć umarłem i powróciłem do świata żywych. Ale straciłem przy tym pamięć. Czy potrafisz mi pomóc? Znam krainę, z której powróciłeś i wiem, że to nie był przypadek. Najpierw odpowiedz na pytanie. Wierzysz w przeznaczenie? Chyba wierzę. No, Ciri jest dzieckiem przeznaczenia.
na które, dzieckiem przeznaczenia, na które powoływał się sam Geralt, więc tutaj trzymajmy się tego, że wierzymy niechętnie i czasami nas wkurza, ale ewentualnie wierzę w coś więcej. Chociaż jak wszyscy mówią, że coś tam za nami, że umrzemy, coś tam i że to jest nasze przeznaczenie, to tak akurat ja w to nie wierzę. Załóżmy, że w coś więcej. Wierzę w coś więcej. Jesteś tajemniczy i pewny siebie. Masz szansę odzyskać tożsamość i osiągnąć swój cel. Jeśli unikasz odpowiedzi, pozostawmy tę sprawę. Nie jestem wszechwiedząca. Być może owo coś więcej jest ważniejsze niż prosty wybór między przeznaczeniem i wolną wolą. Moich przekonań nie da się zaszufladkować. Zostawmy te sprawy i zmieńmy temat. Tak? Pani, czy wiesz, gdzie mogę znaleźć przyjaznego... Zazwyczaj czuwa przy moim ołtarzu na brzegu. Czasami... Rozumiem. Tak? Dobra. Pani, co się stało z tymi zastępami w lśniących zbrojach? Wszystko przez legendę o świętym Gralu. Moi dzielni rycerze, nie wiedzieć czemu, w pewnym momencie zjawiali się u mnie i oświadczali, że muszą wyruszyć w arcyważną misję. Twierdzili, że ich przeznaczeniem jest odnaleźć świętego Grala. Widzisz, Geralt, problem w tym, że nie jestem wszechmocna. Z przeznaczeniem nie wygram. Wszystkie moje próby wskazania nieszczęśnikom właściwej drogi spełzły na niczym. Domyślam się, że Graal nadal nie został odnaleziony. Dobrze się domyślasz. Znasz legendę o Graalu. Straciłem pamięć. Faktycznie. Pogadaj z pustelnikiem. Pilnuje grobów dzielnych poszukiwaczy. Jest beznadziejnym nudzieżem, ale legendę Graala zna perfekcyjnie. Okej. Okay. Nie omieszkam zapytać. Jeśli przyjdziesz tu i powiesz, że wyruszasz z arcyważną misją, wierz mi, potrafię być nieprzyjemny. Przykro mi, ale moją arcyważną misją będzie Triss. Pani, co mogę dla ciebie zrobić? Spokój i ład panujący w mojej krainie zostały zakłócone. Ludzie walczą z Vodianoi. U podłoża tego konfliktu leżą chciwość, strach przed innością i niezrozumienie. Domyślam się, że zwaśnione strony mają swoich nieformalnych przywódców. Dobrze się domyślasz. Kapłan Vodianoi to jedyny, z którym możesz się dogadać. Ludzi reprezentuje Julian. Zajmę się tym. Kto, twoim zdaniem, ma rację? Nie o rację tu chodzi. Chcę pogodzić zwaśnione rasy. No. Aby to zrobić, będziesz musiał zabić Dagona, ale to nie wystarczy. Przynieś mi przedmioty będące symbolami zgody pomiędzy ludźmi i Vodianoi. Przedmioty te powinni ci dać przedstawiciele obu społeczności jako wyraz szacunku dla mojej skromnej osoby. Okej, okay, czyli i tak ta krowa będzie musiała zostać... Wskazówki znajdziesz na pomniku. Krowa będzie musiała zostać poświęcona, przyniesiona na zamyślone. Czasami widzę przyszłość, Wiedźminie. Zdradzę okay. ci, co się wydarzy. Czyli ona też śni chyba. Wiem, że nici przeznaczenia skupiły się wokół jakiegoś Wiedźmina. Jego ścieżka wiedzie w mroczną przyszłość, smutek i ból. Chcę mu pomóc przetrwać próbę. Kto jest tym Wiedźminem, pani? Znam dwóch, ciebie i Berengara. Porozmawiaj z nim, proszę. Niech któryś z was podejmie nić przeznaczenia. Porozmawiam z Berengarem. Zobaczymy, co powie. Ale bardzo fajnie, że ma te włosy tak ułożone, bo nie muszę cenzury dawać, aby przynajmniej widzicie, jak wygląda ta postać, nie? Rozmawiałem z panią Jeziora o przeznaczeniu i nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ na moje życie ma zarządzenie losu, ale czy wierzę w przeznaczenie? A czy wierzę w przeznaczenie? Wierzę w coś więcej. Wierzę, że kurde, ja mogę tutaj decydować też po części, nie? Ale wiadomo, przeznaczenie też prowadzi nas do tych decyzji, które my sami później podejmiemy. Tak mi się wydaje. Oczywiście w Wiedźminie, tak? Czy w życiu to inna sprawa. A dalej mi ciekawi historia tego, że rybak stracił język. Może za dużo paplał i w formie ofiary pani Jeziora kazała mu usunąć język, ale dzięki temu będzie z nią aż po kres swych dni, nie wiem. Nic, w każdym razie pogadamy z Berengarem odnośnie tego przeznaczenia. Ponieważ któryś z nas możliwe, że jest w nie zaplątany. Pewnie... Nie wiem. Tak.
Rozmawiałeś z panią jeziora? Bogowie nie rozmawiają z byle kim. Daruj sobie niepotrzebny sarkazm. No więc co takiego przełomowego powiedziała ci miejscowa boginka? Oszczędź mi mistycyzmu i mów prosto. Mówiła dużo o przeznaczeniu. Przeznaczenie mnie nie interesuje. Jeśli chcesz zostać bohaterem, masz wolną drogę. Nie krępuj się, pomogę ci nawet. Widzisz, oszukałem cię ostatnio. Oszukałeś? Salamandra zmusiła mnie do zdradzenia kilku receptur. Poddali mnie badaniom. I wiesz co, Wiedźminie? Nie protestowałem. Dobrze mi płacili. Dlaczego? Mówiłem ci już. Wiedźmini odebrali mi wszystko, o czym marzyłem. Chciałem mieć żony, dzieci, przyjaciół i normalne życie. Żadna normalna kobieta nie wyjdzie za mutanta. Zresztą wiesz coś o tym. Ludzie mnie nienawidzą. Na widok moich oczu bledną ze strachu. A co do dzieci? Jak dla mnie, twoje kochane Kermoren niczym się nie różni od baz Salamandry. Nie przyszedłem tłumaczyć ci, że jestem lepszy. Zostaw mnie w spokoju, twój widok źle na mnie wpływa. Zaczynam mieć wątpliwości. Żegnaj. Czy ja chcę się na nim aż tak mścić? No popełnił jeden, kurwa, gigantyczny błąd, że z nimi współpracował. No ale to i tak nas, Wiedźminów, nie jest zbyt wiele, więc... Nie wiem, czy jakimś genialnym pomysłem jest to, żeby teraz się wybijać, kiedy zostało nas całkiem niewielu. No wiadomo, on nie chciał być nigdy Wiedźminem. No i ma prawo mieć żal w takim wypadku. No ale skoro już nim jest, no to też nie może ciągle użalać dupy i chodzić załamany, że nie chciałem być Wiedźminem, a nim jestem, nikt mnie nie chce, nie będę miał żony, dzieci, Dzieci to może sobie adoptować, żona to się... O, bazyliszki są! O to czekajcie, bo tutaj ta Juliana będzie zlecenie wykonane. Czyli tutaj przybywają. No dobra. Nie, one coś pilnowały, tam jakaś skrzynka jest po prawo. Zaraz tutaj sobie zobaczymy, co tutaj w niej się znajduje. Jest jeszcze jakiś krąg, ale to spokojnie. Czyli tak, mamy teraz już dla Juliana gotowe. Krąg ostatniej kropli, okej, okay, i skufer. Una księżyca. Fajne. Rozmawiałem z Berengarem. Nie interesuje go przeznaczenie. Widocznie mój sen dotyczył ciebie, Geralt. Skoro tak twierdzisz? Kiedy nadejdzie właściwy moment, otrzymasz ode mnie dar, białowłosy. Uzbroić się w cierpliwość, okej. Może tym darem będzie kolejna część niesamowitego pancerza? Kto wie? A swoją drogą... No tutaj mamy ten ołtarz dla Dagonów, czy coś tam. Tam jakieś królewskie wiwerny są. A może jest to jakaś krypta na tej wyspie? Bo tu mamy ognisko, którego nie ma na mapie. No to w takim razie może i krypta jest jakaś. Jest świątynia. Ołtarz Dagona, akolita jego też się znajduje tutaj. Ale akolity nie będziemy zabijali. Fajnie by było, jakbyśmy mogli... dostać chociaż taki krótki cinematic, w którym zobaczymy, jak to miasto wygląda, jak w nim żyją ci ryboludzie. No a jak nie, no to trudno. Pozostanie nam żyć marzeniami i tylko wiedzieć, że gdzieś to miasto się tu pod wodą znajduje, ale jak wygląda, to się nie dowiemy. Dobra, tych wiwer nie będę bił, bo są mi niepotrzebne do szczęścia. No nic, to mamy wyspę zwiedzoną. Jest fajna taka, malutka, podoba mi się. Alvid by mógł z tą dziewczynką się zadawać. Znaczy, nie wiem, czy ona jest jakąś dobrym towarzystwem dla niego, nie mam pojęcia, ale... by przynajmniej miał jakieś zajęcie, miałby z kimś pogadać, tralala, a nie biega za nami bezsensownie. Kapłanie, jest taka sprawa, pani jeziora mi co nieco powiedziała. Pani jeziora chciałaby pomóc w rozwiązaniu konfliktu. Pani jeziora chce, by Wodianoi i ludzie żyli w pokoju. Zabijanie ich ukochanej krowy nie wpłynie korzystnie. Zajmę się tym. Musisz mi dać
Królowa być lepszy pomysł. I ona jest posłuszny, pani. Twoja wziąć? Dobra, weźmy bransoletę. Złotą bransoletę. O, proszę. A cóż to za dary były? Szczerozłota bransoleta założyciela wioski, rytem mistrzowskim zdobiona, w ręce wodianów trafiła. Okej, tu jest tylko o tej bransolecie napisane, ale to dobrze, bo to sugeruje, że mogliśmy dobrą rzecz wziąć. Z Wodianoi można się dogadać. Czyżby? Taka jest wola pani jeziora. Masz coś przeciwko? Nie, wiedźminie. Nie jestem głupcem. Musisz przekazać mi coś symbolizującego oddanie wobec pani jeziora oraz chęć zawarcia rozejmu z Wodianoi. Oczywiście. Co powinienem oddać? Dobra, ta figurka z alabastru może. Figurkę z alabastru, przedstawiającą młodego Wodianoi, który ujarzmia żywiołaka wody. Proszę, oto ona. Dostałbym za nią niezłą sumkę w wyzimie, ale pokój jest ważniejszy. To śmieszne w sumie. Śmieszne i dziwne. Że nie chodzimy z tym do sołtysa, tylko chodzimy do kupca Juliana. Że to on przedstawia stronę ludzi, a nie sołtys. No ale w sumie to dobrze, bo nie mamy ciągłego gadania Mosterdzieju do nas. 18.30, no to można powoli uznawać, że zbliża się wieczór, więc będzie trzeba zawitać do Jaskra. No ale jeszcze przed tym to pani jeziora. No jestem ciekawy, czy Jaskra to nie znajdziemy poturbowanego. Bo umrzeć to na pewno nie umrze, tak? Tylko pytanie, czy dał radę i wstrzymał ewentualną chęć powrotu Aliny do zaświatów. I dała jej radę, żeby tam została do wieczora. Może się też okazać, że jak przyjdziemy, to on będzie w trakcie śpiewania tej ballady i będzie akurat wrażliwy moment, w którym powie, że martwa Alino, coś tam. I ona się wkurzy i wtedy będziemy musieli chronić Jaskra. Nie wykluczam takiej możliwości, ponieważ z Jaskrem wszystko jest możliwe. Jeśli coś mu wychodzi, to jest to co najmniej podejrzane wtedy. Albo po prostu jest to jakiś ewenement. Pani, spójrz na te przedmioty. Czy na tym ci zależało? Świetnie się spisałeś. O. Oto kropla mojej krwi. Połóż ją na ołtarzu i wyzwij Dagona na pojedynek. Okej. Niech tak będzie. Akolita Dagona. Możliwe, że nas zaatakuje, jak Dagon przegra pojedynek. Ewentualnie się podda i zrozumie, że Dagon w będzie. Kim jest Dagon? Jakby meduzy pływały w wodzie, to wygląda. No i płynie on. I zastępie jego Wodianoi. To mam nadzieję, że sobie damy radę z nim. Bo to raczej łatwy pojedynek nie będzie. Dobra. Trzeba się pozbyć na pewno kapłanów. Akolita jest przyjaźnie nastawiony. A, kapłanów nie ma. Jest tylko Dagon, okej. Okay. Sobie weźmiemy miecz i szybko go naszlifujemy czy coś. I teraz tak, co tu mamy? Szanse trafienia. Dobra, to ten Sfarok sobie użyjmy. Niechaj zwiększył się to obrażenia drastycznie i... Może to nam coś ich da. I mamy wyznawców Dagonika. Może ja powinienem Dagona bić, a nie wyznawców? Bo oni powstają co chwilę, kurde, nie wiem. Nie wiem na kim się skupić, szczerze. No, ci wyznawcy cały czas się pojawiają. Dobra, to nic, to bijemy Dagona. A nie, bo jak bijemy wyznawców, to Dagon dostaje. No, dobra, to chyba polega na tym, żeby bić jego wyznawców po prostu.
udało się zabić Dagona przez pokonanie jego wyznawców. Oj, mamy runę słońca, diament i śluz Dagona. Jakaś substancja specjalna jest. Udało nam się już zaprowadzić harmonię, możliwe, pomiędzy Vodianoe a ludźmi. Po raz drugi, jak powiedziała nam pani jeziora. I od razu potem pobiegniemy czym prędzej do Jaskra, żeby go tam ta Alina nie zabiła. Tak? Zabiłem Dagona. Dziękuję ci, Geralt. W zamian zwrócę ci fragment twojej pamięci. Zamknij oczy i poddaj się mej mocy. Na chwilę zdejmę zasłonę mgieł i przypomnisz sobie coś ze swoich dawnych umiejętności. Dziękuję pani. Przypomniałem sobie. Wykorzystaj mój dar mądrze. Ha, i nowy poziom to jest ta nagroda, tak? Że to jest forma przypomnienia sobie czegoś. Czy będziemy coś więcej robili? Jakiś nowy styl? O co chodzi? Nie wiem. No nic, ale przynajmniej dostaliśmy dużo expa. Na tyle, żeby levelować. Czyli w sumie dwa levele w jeden odcinek. Szok! Jak to się stało? Niesamowite. Ale dobra, trzeba czym prędzej biec do Jaskra, by mu pomóc z tą Aliną. Jednakże z tą Aliną mu położymy w następnym odcinku. Także dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia w następnym. Cześć.